Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Gorące pytanie na dziś, kiedy popłyniemy wodorowymi taksówkami? To jest temat fascynujący, ponieważ rewolucja wodorowa trwa. Czy COVID ją spowolnił, czy co teraz ją przyspieszyło, jak ona wygląda w transporcie miejskim, ale przede wszystkim, co jest ciekawe, jak ona wchodzi do transportu śródlądowego. O tym dzisiaj porozmawiamy. Naszymi gośćmi są pan Daniel Wałamaniuk z Holiday Boat. Witam serdecznie. Serdecznie. Oraz pan Bogusław Drozd, także grupa Holiday Boat. Witam serdecznie. Szanowni panowie, czy mamy wreszcie tą rewolucję wodorową w transporcie? Bo do tej pory to tak się o tym mówiło przez lata i niewiele z tego wynikało. Dopiero jakieś ruchy widzimy, przynajmniej jeżeli chodzi o transport lądowy, o taksówki. W zeszłym roku w Danii kontrakt na 100 taksówek w Kopenhadze wodorowych z Toyotą. Od tego się zaczęło gdzieś w Europie, jeżeli chodzi o taki transport i wdrażanie wodoru do transportu. Jak przebiega wodorowa rewolucja obecnie? Proszę uprzejmie. Moje imię jest Bogusław Drozd z grupy Holiday Boat. Moim zadaniem jest rozwój firmy. Firma w aktualnym czasie ma 12 lat i przez ostatnie 4 lata zajmujemy się różnymi innowacjami w różnym zakresie. Przede wszystkim w elektrycznym, no i wodorowym. Więc chciałem tutaj przedstawić kolegę, który jest dyrektorem od spraw innowacyjnych i który nam może odpowiedzieć więcej na pytanie właśnie o wodorze. Witam Państwa, Daniel Wałamaniuk, grupa Holiday Boat. W naszej grupie zajmuje się przede wszystkim innowacjami. Od 12 lat firma prowadzi intensywne badania, zarówno w zakresie technologicznym budowy statków, jak i również energetycznym. Od 4 lat bierzemy czynny udział w transformacji wodorowej. Naszym sukcesem poprzedniego roku było zaprezentowanie, oczywiście zbudowanie i wykonanie statku wodorowego, pierwszego na świecie statku pasażerskiego o tym napędzie. W tej chwili bardzo duży nacisk stawiamy na transformację wodorową w zakresie energetyki również. Wracając do pana pytania o taksówki wodne, COVID spowolnił rozwój całej gospodarki, zarówno tej tradycyjnej, jak i innowacyjnej transformacji wodorowej. Natomiast co nam pomogło, taki paradoks jak najbardziej, wojna, która ma miejsce w tej chwili, spowodowała, że musimy wszyscy w całym świecie podjąć walkę o nowe, alternatywne źródła energii. No właśnie, wojna na Ukrainie spowodowała, że teraz zainteresowanie wodorem jest tym większe, więc rozumiem, że ta rewolucja w końcu zaczyna mieć miejsce i zarówno w transporcie lądowym, jak i wodnym. No a jak ona właśnie wygląda na wodzie? Jak ona wygląda w żegludze śródlądowej? Gdzie my jesteśmy? Jak to wygląda w Europie? Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Myślę i z mojej wiadomości wynika, że nasz kraj, my osobiście jesteśmy na pierwszym miejscu, na pewno jesteśmy pionierami tej technologii. Choćby dochylanie ostatniego statku, który udało się wybudować. Obecnie prowadzimy pracę nad budową statku na 120 osób o napędzie alternatywnym. W zakres tego napędu wchodzi nasz nowoczesny system innowacyjny napędu kwadroenergetycznego, który zakłada między innymi energię pochodzącą ze źródła właśnie wodorowego. Transformacja wodorowa jest jedyną drogą, jaką możemy w tej chwili podjąć, mającą na celu stabilizację energetyczną, która wobec tej całej wojny miała miejsce duża destabilizacja energetyczna z powodu źródła paliw kopalnych, tak, które pochodzą z Rosji. Mm-hmm. Rozumiem, że w Polsce jesteście pierwsi, jeżeli chodzi o budowę taksówek wodnych. Czy może należy to nazwać promem, bo to jest nomenklatura, jak to się nazywa, no to różnie. Anglicy, Amerykanie rozróżniają między water taxi a ferry tak zwanym, czyli tym promem. Tak, natomiast tutaj to, co zdążyłem zobaczyć, państwo robicie, no to są też jednak duże jednostki, nie tylko tam 10-15 osobowe. Oczywiście, bardzo słuszna uwaga. Musimy rozróżnić water taxi. W naszym odczuciu są to jednostki mało osobowe. Najmniejsza jednostka, jaką produkujemy w tej chwili, to dostatki o pojemności od 50 nawet do 180 osób, więc mówimy tutaj zdecydowanie o żeglugi pasażerskiej, przy czym w tym roku ruszyliśmy z pierwszym projektem statku cargo, ponieważ zarówno napęd wodorowy będzie stosowany w jednostkach pasażerskich,
jak i noskach typu cargo, które w tej chwili będziemy chcieli implementować na tym nowym przekopie Mierzei Wiślanej między Gdańskim a Elblągiem. Mhm. Czy jest w ogóle na to potencjał? Bo temat żeglugi śródlądowej w Polsce, mam wrażenie, że w ostatnim... Nie w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach. Dekadzie, wręcz, ja bym po prostu. Tak. Został mocno zaniedbany i zapomniany. Proszę zwrócić uwagę na to, że transport wodny jest transportem bardzo opłacalnym i bardzo ekologicznym. Porównując auto wodorowe, które za koszt kilograma wodoru przejedzie około 100 km i przywiezie powiedzmy sobie 4-5 osób maksymalnie, tak? My za koszt 2 litrów wodoru możemy przewieźć przez godzinę między 100 a 200 osób. Stąd też skalowalność i oczywiście ekologia jest niesamowicie ważna w tym całym procesie. Zarówno w procesie transportu cargo, czyli na statek pasażerski, zużywając 5 litrów wodoru, możemy przewieźć ładowność 10-15 tirów. No zdecydowanie, tiry na polskich drogach to jest problem. Każdy, kto jest kierowcą i podróżuje, tak jest, wie, jak potrafi to być niebezpieczne, jak kierowcy się wyprzedzają, choćby na dwupasmówce, jeden od drugiego jadąc o kilometr szybciej, cały czas dokładnie na tym samym tempomacie. Jest to duże zagrożenie, a poza tym straszne skutki ekologiczne, prawda? Dokładnie tak, więc jest według panów potencjał na duże rozwinięcie żeglugi. Przede wszystkim jest potencjał w Polsce. Jest potencjał. Jest duże zapotrzebowanie, jak i również mamy do czynienia z dwoma aspektami. Po pierwsze, aspektem ekologicznym, który zdecydowanie w tej ostatniej dekadzie stał się wymiernym wskaźnikiem dalszej życia naszej cywilizacji. Albo my sobie poradzimy w tej chwili śladem węglowym, albo powiem panu, może być bardzo niebezpiecznie. Już jestem bardzo ciekawy, tak? Że transformacja wodorowa jest jedynym kierunkiem, który zapewnia nam bezpieczeństwo życia naszej cywilizacji. Druga sprawa, jeżeli chodzi o opłacalność tej całego przedsięwzięcia. Nie wiem, czy pan wie, każdy generator wodorowy, ogniwo paliwowe, o mocy około 60 kW w ciągu roku pracy oczyszcza tyle powietrza i zużywa 4 dorosłych ludzi. Reasumując, jakbyśmy prowadzili transformację na taki poziom, że tych urządzeń byłoby naprawdę tysiące, setki tysięcy, to w ciągu 10 lat możemy doprowadzić do naprawdę poważnej reaktywacji środowiska biologicznego na całym świecie. Panie Bogusławie, jak pan uważa, teraz transformacja ta wodorowa się postępuje w odpowiednim tempie w Polsce, czy jednak powinna jeszcze przyspieszyć? Ja myślę, że powinna przyspieszyć i my nie tylko planujemy tą transformację zrobić w Polsce, ale i planujemy i w Europie, i na skalę światową. No mamy duże plany, mamy bardzo fajny produkt. Z kolegami tutaj produkujemy bardzo fajne silniki. No miejmy nadzieję, że w końcu to nam się uda, te wodorowe, prawda? Bo to też wodór to jest na dzień dzisiejszy bardzo fajnie się mówi, ale nie ma żadnej infrastruktury. Więc to też trzeba będzie do tego troszkę się dostosować. Więc ja myślę, że to jest przyszłościowy produkt i będzie to można bardzo fajnie wykorzystać, jak kolega mówi, nie tylko ekologicznie, ale też jako zasilanie, do bardzo dobre zasilanie, bo wiadomo, elektryki nie można przetrzymywać, prawda, w bateriach, a wodór można, więc to też jest bardzo fajna sprawa. No tak, no jeżeli chodzi o stacje ładowania, to i zarówno jeżeli chodzi o elektromobilność, tym nadal jest duży problem, tak, w Polsce. Tak. Rozumiem, że tych wodorowych stacji jeszcze praktycznie nie ma. Nawet elektrycznych nie ma, prawda, tak dużo, a co dopiero wodorowych, więc mamy jeszcze dużo do zrobienia. I właśnie dlatego z kolegą planujemy tutaj bardzo dużo różnych innowacyjnych produktów i przedsięwzięć, także... No dobrze, to skoro tak, to w takim razie może też przedstawmy państwu, jakie są zalety w ogóle dodatkowe, bo to nie tylko tanie źródło energii, to nie tylko tani transport i ekologiczny, ale stacje wodorowe, jeżeli są postawione, to też szereg kolejnych bonusów dla na przykład miasta, dla okolicy i tak dalej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego obiegu zamkniętego jakby produkcji energii wodorowej? Przede wszystkim głównym atutem technologii wodorowej jest możliwość magazynowania energii. Jak kolega bardzo słusznie wspomniał, nie ma możliwości magazynowania na dużą skalę dużych ilości energii elektrycznej.
mamy do czynienia choćby z elektrowniami wiatrowymi, elektrowniami solarnymi. To jest paradoks. Ci wszyscy ludzie, a my znam ich sporo, przynajmniej połowę mocy, którą mogą produkować, oni nie robią, bo nie mają gdzie jej przekazać, ponieważ sieć nie może tego odebrać. Mając na uwadze możliwość generowania prądu, przemiany na zasadzie elektrolizy w wodór, możemy magazynować każdą ilość energii elektrycznej. Dzięki temu po pierwsze magazynować, po drugie jest możliwość transportu. To jest jedyna droga i źródło możliwości transportu energii elektrycznej. Teraz mamy wspaniały pomysł już działający choćby w Japonii, gdzie każde gospodarstwo domowe posiada malutką elektrownię w postaci wiatraczka lub solaru, prawda? Wiadomo, że tego prądu w ciągu dnia naprodukuje się dużo więcej niż potrzebujemy. Można ten prąd przerobić w elektrolizerze, zamknąć w małym zbiorniczku, mniejszym lub większym odorowym i w okresie zimowym lub nocy, kiedy nie mamy generowanej energii prosto ze źródła, ta energia wraca poprzez ponowną elektrolizę przez wodór. To jest kapitalny, powiem państwu, pomysł, naprawdę rewelacyjny i uważam, jest to jedyna droga w tej chwili, którą możemy podjąć, żeby magazynować energię i oderwać się totalnie od źródeł kopalnych paliw, tak zdecydowanie. Okej, ale postawienie stacji wodorowej, magazynowania wodoru, o ile jest w stanie obniżyć rachunki za prąd w mieście? Bo to się też tak przekłada. Tak, ma pan bardzo dobre pytanie, bardzo słuszne pytanie, ponieważ samo generowanie wodoru nie jest zbyt drogim procesem, jest proces energochłonny, natomiast już transport tego paliwa zielonego jest bardzo kosztowny. Cysterna do przewozu paliwa waży kilkanaście razy więcej niż każda cysterna do przewozu paliwa zielonego, prawda? Dlatego też jedynym z możliwych i logicznych pomysłów na magazynowanie energii w postaci wodoru są lokalne stacje, lokalne elektrolizery, lokalne przetworniki energii elektrycznej w wodór i z powrotem. Uważam, że to jest jedyny pomysł. My w tej chwili będziemy pracowali bardzo poważnie nad tym, żeby udało się nam uruchomić, bo uruchamiając oczywiście całą sieć statków wodorowych, o czym teraz powiem jeszcze dalej, żebyś na brzegu... Niestety już musimy powoli kończyć. Dobrze, następnym razem. W każdym razie jedyną drogą do używania energii wodorowej jest implementowanie tej energii bezpośrednio na miejscu i cofanie później do źródła. I o ile w stanie jest to obniżyć rachunki za prąd? Proszę pana, powiem w ten sposób. Skoro źródło energii przy domowej elektrowni generuje 5-6 kW mocy, która nie jest używana i ta część energii cofana, ale 3/4 energii jest nieodbierane, uważam, że o te 3/4 energii zużywanej przez dany punkt odbioru, czyli gospodarstwo domowe, może o tyle niższe rachunki. Rachunki za prąd mogą być 3/4 tańsze, tak, dzięki stacjom wodorowym. Okej, dobrze, w takim razie panowie, na koniec pytanie, no to kiedy pojedziemy tymi wodorowymi taksówkami i kiedy ten cały szereg benefitów dla wszystkiego innego będzie dostępny dla wszystkich ludzi? No Daniel, ja myślę, że na dzień dzisiejszy już mamy prototyp takiego silnika, który mógłby działać i będzie on wykorzystany w najbliższym czasie. Ja podejrzewam, do 2 miesięcy powinniśmy mieć już łódkę działającą na tym wodorze. Tylko dalej takie pytanie jest właśnie, bo nie ma żadnej infrastruktury, więc choćby nawet byśmy zrobili taką łódkę na wodór, to na dzień dzisiejszy no nie można by jej było sprzedawać, bo nie można by jej brać do niej w żaden sposób tego wodoru, prawda? Więc to też jest pytanie takie, kiedy? No możliwość jest, tylko teraz po prostu trzeba tą infrastrukturę zbudować. Tu się pochwalimy pięknym naszym osiągnięciem, naszym patentem ostatnich czasów, dosłownie na przestrzeni 2-3 tygodni. Stworzyliśmy system kwator energetyczny, polegający na tym, że produkujemy katamaran o napędzie wodorowym, natomiast posiada on na swoim pokładzie 4 niezależne źródła energii. Co to znaczy wprost? Do statku, który będziemy produkowali zapędem elektrycznym, zeroemisyjnym, możemy wlać diesla, podać prąd z brzegu, podać wodór, słońce mamy za darmo, bez przerwy cały czas. Czyli nasze statki będą w stanie pracować na 4 niezależnych źródłach energii. To bardzo ciekawe, ale niestety wygląda na to, że bez infrastruktury się i tak nie obędzie i niestety tak jak z elektromobilnością na to trzeba poczekać. Bardzo panom dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan Daniel Wałamaniuk z grupy Holiday Boat oraz pan Bogusław Drost z grupy Holiday Boat. Bardzo panom dziękuję i dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.